i witamy w Kutaisi. Jeszcze niby środek nocy, ale... Druga 40, czyli 4:40 tutejszego czasu. No i tak to, proszę Państwa, jesteśmy. Oto jest ten wehikuł czasu. Wyspani, wypoczęci, lądujemy w Gruzji. No i będzie trzeba zorganizować sobie jakiś transport i zacząć zwiedzać ten jakże cudowny, piękny kraj. Przypominam, że jest piątek. Jeszcze nie ma 5 rano tutejszego czasu, czyli plus 2 godziny od polskiego. No i to jest nasz bolid. Tak więc, drodzy Państwo, siedzimy w środku. Godzina 5:56. Nie Gdańsk, tylko brak połączenia z siecią. A dlaczego? 3:56. Dlaczego jest brak połączenia z siecią? Przecież powinna być. No dobra, dobra, to zaraz się tym zajmiemy. Wszystko jest mniej więcej w porządku z tym autem, także myślę, że poradzimy sobie. Czekaj, można by otworzyć okno na chwilę. Z tyłu nie. Korbotronik? No, także tak to wygląda. I będziemy ruszać za chwilkę na odkrywanie. Jak się czujemy w ogóle po nocy spędzonej w samolocie? Ekstra. Trochę jesteśmy połamane, ale jest git. Damy radę, będzie dobrze. Mówiliśmy, że szybko podróż minęła dzięki temu, bo się człowiek zdrzemnął i to normalnie jak teleport nocny, także budzimy się rano w innej sytuacji, na innym kontynencie, w innej czasoprzestrzeni. Także lecimy. Dobra, także ruszamy. Internet już jest, wszystko jest ogarnięte. Ruszamy! Obudziliśmy się. Tak, i lecimy. Proszę Państwa, przed nami 200... O. Akurat teraz. A widzowie chcą patrzeć. Przed nami mamy dziś do przejechania 221 km, 4,5 godziny, krętymi górskimi drogami. Jedziemy w góry, także może być ciekawie. Zostańcie z nami. No mamy, proszę Państwa, już góry na horyzoncie. Mamy już... Powoli zapoznajemy się jakby z otoczeniem. Gruzja nas przywitała stadem różnych zwierząt. Krowy, świnie, psy. Tu na razie może tego nie widać, ale w dużej mierze poruszają się właśnie drogami publicznymi. I można na nie natrafić w różnych miejscach. Gruzja nieustająco przypomina nam Albanię. Tak, tak. Na razie jest takie wrażenie właśnie albańskie bardzo. Jakbyśmy mieli co do czegoś porównać, to najprędzej właśnie do Albanii. Taka dzika dzicz. No, ale jest już muzyczka lokalna, także czuwamy się w klimat, aklimatyzujemy się, można tak powiedzieć. Tak to wygląda, proszę Państwa. Krowy poruszające się oczywiście zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, lewą stroną, tak jak powinno być. Ale chodzą też prawą, no różnie to tak. Generalnie. Jakim się zachce, o tu idą środkiem. Proszę bardzo. Także mamy... No nie popędzisz po prostu tymi drogami, no jakby nie było. Coraz ciekawiej się robi, proszę Państwa.
coraz bardziej górzyście, sympatycznie, psy się kręcą jak to zawsze. Bardzo przyjemnie, widokowo. I nie chodzi tutaj o nas. Wyjątkowo. No, przechodzimy tu. Nic nie widać w kamerze. Naświetlenie jest. Coraz piękniej. Takie jest wrażenie. Tak, jeszcze jesteśmy o poranku. Słońce sobie wschodzi. Pięknie oświetla góry. No jest to piękne. Takie wrażenie, że... No już jest tak, już jest nieźle. Jest efekt wow, trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, bardzo ładne góry, piękna okolica i krowa na środku, jak zawsze. Normalnie jest slalom z tymi krowami, już szok. Gdzieś tam pewnie w te rejony i świnie oczywiście. Opuszczona miejscowość, znaczy mam nie cała miejscowość, ale wygląda na dość poważnie zniszczoną. Tam były resztki kolei wcześniej. Takie klimaty właśnie. Dość ciekawe. No ten budynek na pewno jest opuszczony, ale czy w całości tam są świeże? No właśnie, są też ludzie nieraz. Pranie. Tak, no to blisko wyraźnie poradzieckie. Teraz podróżujemy jakąś taką przełęczą.
jeszcze 100 km zostało. Co najmniej krowy się skończyły. Jak na razie. Na jakiś czas. Tu miejscowości żadnych nie ma i dlatego. Proszę Państwa, niesamowite to jest. I jezioro też takie ładne. Wygląda jak takie kredowe. No, no czar. Właśnie, taki kolor ma wyjątkowy. Ja Cię kręcę. No ładnie, ładnie, nie powiem, że nie. No ładnie. Warto było się obudzić. Obudzili mnie i powiedzieli, wstawaj. Tak. Jesteśmy. Uważaj, uważaj, bo tu jeden fałszywy krok. Wiem, wiem. Jest. No tak, tam już są szczyty wszystkiego. A tutaj droga nam się troszeczkę pogorszyła. To już są takie czasami odcinki, że bardzo ciężko jest. Zastanawiam się, tam dokąd jedziemy, ktoś w ogóle mieszka. Ale jadą tam auta inne, więc no jadą, tak, oczywiście. Że coś tam się dzieje. No to jest jeszcze pocieszające, ale jest ich coraz mniej. Też mnie pokusiło. Jedźmy w góry, będzie fajnie, mówili, no. Ktoś tu mieszka. Podziwiam. Przed chwilą nawet autokar mijaliśmy, czyli nie tylko my jesteśmy tak odważni, żeby tu przyjechać. No, pięknie to wygląda od strony drogi. Nazwijmy to drogą umownie. Bardziej jak droga do kamieniołomów to wygląda, tak. Ale... Takie są warunki, no nie narzekajmy. O, to jest dobre. No i powiedzcie mi, no naprawdę, to wygląda jak Afryka dzika, no. To jest... Takie oto gruzińskie widoki. Jesteśmy coraz bliżej, ale jeszcze nie tak blisko. Złote myśli. No. To auto przetrwa. Właśnie. My pokażemy naszego Jeepa, który naprawdę zdaje egzamin. No, dzisiaj mam rzeczywiście przejście. To jest taki Jeep, że hej. Tak, ksiądz taki kierowca. Bombowca. Chciałem powiedzieć, że silnik 0,9 w takich warunkach to jest to, o czym mówię.
Zawsze o tym marzyłem, żeby... Ale można doświadczyć czegoś innego? Jak na 0,9 to dobrze się zbiera po takich szczytach, wznosach. No dobrze, żeś tu dojechał, to już jest naprawdę. Nie wiecie w ogóle, to dobrze. Na górze coś mają. Paliwa może nie będzie. Nikt nie będzie zjeżdżał 100 km, żeby zatankować. Sklepu nie będzie, nic nie ma tam. Co będzie? Paliwa nie będzie, sklepu nie będzie. Będzie wszystko. Zostało 10 km. Bardzo to wygląda obiecująco. Ale powiem na wizji to, co powiedziałem przed chwilą. Poza wizją, że gdybym wiedział, że ta droga tak będzie wyglądała, to bym się w życiu nie zdecydował, żeby tam przyjeżdżać. Zwłaszcza pierwszego dnia. To jest po prostu dramat. Wytrzęsło nas jak na trzęsiawce. Brawa dla kierowcy. Tak. Gratuluję. Wylądowanie w sobie. No jeszcze nie wylądowaliśmy, więc za wcześnie. Ale będziemy bić brawo na pewno, jak dojedziemy na miejsce. Droga jest kręta, mega. Ale pocieszamy księdza, że na pewno nam się opłaci to, że tak się poświęca dla nas. Naszym uśmiechem się opłaci. O, tutaj proszę. No proszę Państwa, jesteśmy w mieście, tylko nie możemy znaleźć tego adresu, więc tak sobie trochę krążymy, ale miasto jest nie byle jakie. Tu się dużo dzieje, jest szpital, jest krowa. Chodząca po ulicy. Tak, jest, no, jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Ale nie ma naszego miejsca. Aha, to niby tutaj. I teraz sprawdź, czy to jest ulica Tamar. Jak to będzie Tamar, to jesteśmy. Już wiemy, gdzie jesteśmy. Ogólnie z tej dziczy, z której wyjechaliśmy, to naprawdę jest miasto. Trzeba przyznać. Prawda? Znaleźliśmy, znaczy ksiądz znalazł. Więc idziemy na nasz nocleg do tej szopy. O, no tak, to jest sporo. No. Jakie jaja. Nie wiem, czy tutaj zostawić auto? Tak, już chyba tam nie ma co wjeżdżać. Tam już jest brama. Okej. Okay. Stanąć. Jest gdzie wykręcić nawet. Trochę ciasno, ale spoko. Wyszliśmy, drodzy Państwo, na popołudniową przechadzkę w górę. Taki jest dzisiaj punkt programu. Miał być lodowiec, ale się nie wyrobimy niestety czasowo. Pozostaje więc wejść na ponad 2000 metrów na pocieszenie i tyle. Miasto, jak widać, zakorkowane, coś się stało, po prostu nie wiem, czy ludzie z pracy wracają, czy co, ale się po prostu zrobiło dość ciasno, no i gorąco przy okazji. No i takie mamy, o właśnie, okazy tutaj pięknego budownictwa. Tak. No ale miejscowość typowo turystyczna, bo guest house co chwila, także... Nocować jest gdzie, jeść też jest gdzie, bo w zasadzie wszędzie są jakieś tam budki, coś tam, bary, nie wiadomo co. Sklepów pełno, kantor co drugi, budynek. Także jest naprawdę niezłe zaopatrzenie. I to chyba w prawo z tego co pamiętam. Jak nie wiesz gdzie iść, iść za krową zawsze. Zawsze do wodopoju doprowadzi. Stara buddyjska zasada przetrwania. Obyśmy się nie rozczarowali. Beduińska, przepraszam. O, i takie mamy widoczki. A to jeszcze dopiero wstęp. Krowa chętnie idzie z nami chyba widocznie. Może się da wydoić po drodze, to nie będzie trzeba wody kupować. O, a tu jest rzut okiem na część miasta. Jest, proszę, kościółek ładny na wzgórzu.
Cudownie, tam będzie na pewno z góry jeszcze lepiej, także później pokażemy. Proszę Państwa, wchodzimy. Niektórzy łatwiej, niektórzy trudniej. Ja mam dzisiaj kondycję minus jeden, także niestety, ale ciężko było. Teraz już jest trochę lepiej. Idziemy. Jeszcze nam zostało trochę ponad kilometr na szczyt, z tym, że 402 metry w górę, więc no to jest dosyć strome podejście, ale za to proszę spojrzeć, już nam się odsłaniają piękne widoki. Miasto już jest tak w dole, że praktycznie go nie widać, a już niedługo nawet nie będzie tlenu. I będzie można spotkać ufolutki kicające wesoło po grzbietach chmur. Widzicie, to słońce dzisiaj przygrzewa i głupoty pieprze, no ale trudno. Trzeba jakoś się motywować, żeby wejść do góry. O, facet leci na motolotni, czy paralotni, czy czymkolwiek, co lata. No a my musimy się męczyć, prawda? No, także kończę gadać, bo szkoda energii. Może to wygląda jak normalna leśna ścieżka, ale tu jest cały czas prawie pionowo w górę. Wspinamy się. Już jest 2020 metrów wedle naszego wirtualnego przewodnika. Jesteśmy w bardzo dobrej formie. Przynajmniej z tamtej strony. Z tej strony jesteśmy w złej formie. Także, no jeszcze 200 metrów, nie, no nawet niecałe, 150 powiedzmy. I jesteśmy na szczycie, dziękuję. No i proszę Państwa, jesteśmy praktycznie u szczytu. Tak się przedstawia. Krzyż tutaj jest, może mniej atrakcyjny niż na Giewoncie, ale krzyż to krzyż. A tu taka panoramka. No naprawdę niczego sobie. I widok na nasze miasto. Z góry różnica jest około 800-900 metrów. W tej chwili. Piękna panorama gór. Jesteśmy w Spanetti, piękna kraina gruzińska. Także naprawdę jest co oglądać. Także naprawdę jest co oglądać i warto było się męczyć. I co warto było? Jakie tam? No, jak w górach, nie? Widok jak w górach. Się nie ma co przejmować głupotami, nie? Tam są jakieś szczyty. Pewnie można na nie wejść, ale ja już osiągnąłem swoje szczyty możliwości. Także nie mam mowy nawet. Ale mają chill. Ale jak oni by startowali, za późno zacząłem nagrywać. Normalnie na takim speedzie tu przelecieli tak, jakby mieli w dach pierniczność tutaj. Nie, niesamowicie. Zobaczcie sobie. Także ja sobie tu leżę. Przy tym właśnie widoku. Barańczak leży, bo mu się należy. Pora opuścić to piękne miejsce. Nie w tę stronę. Przypominam, że w dół schodzimy już teraz. Mamy niedosyt. Tak. To jest... tu przed Państwem to jest mój grób. Już przygotowany. No ale nie skorzystam tym razem, może następnym razem.
Ale pięknie. I ten zapach górski, świeżego powietrza. Dobra. I schodzimy już łagodniejszym zejściem, także wydaje mi się, że będzie dużo szybciej i radośniej, przyjemniej. Szlak wychodzi praktycznie koło naszego domu, także bardzo, bardzo sympatycznie. No i potem plan jest taki, że zakupy robimy, kolacyjka i no i Lulu, no bo to jednak trzeba odespać tą noc, no co zrobić. Także tyle. Czerwona zina, woda, piwo, zeszycie mu.